Ewa Urtnowska, mecz z Norweszkami to nie był łatwy, bo to jednak taki rywal z najwyższej półki. No oczywiście, że tak. Norwegia nie na darmo jest tak utytułowanym zespołem. Ewidentnie pokazały dzisiaj swoją klasę i po prostu wygrały, ponieważ były lepszym zespołem. A jak się do tego meczu mentalnie szykowałyście? Szykowałyśmy się tak, żeby wyjść na boisko i walczyć o każdą piłkę, o każdą sytuację i wychodziłyśmy na pewno z podniesionymi głowami. No niestety skończył się mecz tak, jak się skończył, ale ja będę to powtarzać, że po prostu musimy patrzeć tylko i wyłącznie w przód. Mamy przed sobą ważne zadanie do zrobienia i najważniejszy mecz z Węgierkami i po prostu musimy zrobić wszystko, żeby na ten mecz się odbudować. No właśnie, jaki jest pomysł, już teraz trzeba za tym myśleć o tym, na Węgierki? Pomysł jest taki, żeby przede wszystkim odbudować swoją grę, odnaleźć z powrotem swój rytm, który miałyśmy. I z powrotem grać jedna dla drugiej i po prostu musimy być razem i myślę, że jeżeli to zrobimy, mamy jeszcze dużo czasu do tego meczu, jesteśmy w stanie się odbudować i naprawdę powalczyć o to zwycięstwo. Dziękuję bardzo.